Witam serdecznie. Dzisiaj upiekę tort adwokatowy. Właśnie Dorsia mi tutaj czeka. Pewnie chce już ze mną piec. Aha, co ja tutaj się robię? Torcik adwokatowy. Bardzo prosty, pyszny i bardzo taki dekoracyjny. No zaczynamy od biszkoptu. Będzie biszkopt czekoladowy, kakaowy. Składniki mamy na biszkopt. 3 jajka, łyżka kakao, 2,5 łyżki mąki pszennej, 3 łyżki cukru, łyżeczka mała proszku do pieczenia i łyżka octu jabłkowego. No i tak, oddzieliłam białka od żółtek i zaczynamy od tego, że ubijamy pianę z białek. Białka ubiłam, dodaję po trochę cukru i dalej ubijamy. No i teraz po jednym żółtku i dalej miksujemy. I teraz dodajemy ocet, dalej miksuję. Dodaję suche składniki, mąkę. Wspominam 2,5 łyżki, łyżka kakao i mała łyżeczka proszku do pieczenia. To przesiewam. I teraz delikatnie mieszamy łyżką. Teraz na tortownicę średnicy 24 cm wykładamy ciasto. Piekarnik 160, termoobiegiem 20 minut w piekarniku do suchego patyczka oczywiście. No to teraz robię masę adwokatową. Zobaczcie, jak pięknie zrobiłam sobie tutaj, przygotowałam pod tą masę. Ciasto mi się upiekło, ścięłam wierzch i ułożyłam takie rurki. Kupiłam je w Tesco, właśnie już mówię, bo będziecie szukać. Z jednej strony z czekoladką, drugiej bez i na zmianę układamy sobie tutaj właśnie obrzeże tortownicy. I potrzebujemy 8 deko masła, 8 deko cukru pudru, 200 ml adwokata, 500 ml śmietanki, kremówki, 3 łyżeczki żelatyny, którą namoczyłam w zimnej wodzie, a teraz rozpuszczam w ciepłej. I zaczynam od masła. Będę ucierać z cukrem i pudrem. Miksuję masło na taki puch z cukrem pudrem. Do ubitego masła z cukrem, biała masa się zrobiła. Dodajemy teraz po łyżce adwokata i dalej miksuję. Wlewamy teraz do masy ajer koniakowej naszą rozpuszczoną wcześniej żelatynę. Miksuję. Ubiłam też śmietankę, kremówkę, 500 ml i dokładam teraz do kremu. I wszystko lekko wymieszam i miksuję małymi obrotami. No i nasz krem wylewamy teraz sobie tutaj do tortownicy. Na chwilę do lodówki, bo później jeszcze na to zrobię galaretkę z adwokata. Robię teraz galaretkę z adwokata. 150 ml, właśnie w tym pojemniczku sobie to zrobię. Adwokata przygotowałam, 2 łyżki żelatyny rozpuściłam. I teraz wlewam do alkoholu i mieszam. I wylewamy teraz. Ja troszkę wsadziłam do lodówki, żeby to mi bardziej stężało, bo bałam się, że mi się tu wyleje między te dziurki właśnie rurek. Chwilkę poczekamy, teraz wylewamy równomiernie ładną galaretkę z adwokata. 3-2-1-0 start, słuchajcie, i do lodówki na całą noc wkładamy nasze ciasto. Ciasto gotowe, wygląda ślicznie, takie cycuszko jest, ale najlepsze, że jest to ciasto dla dorosłych. Chociaż myślę, że tam dzieci też mogą spróbować. Fakt jest, że jest dużo alkoholu. Aha, pamiętacie takie bajki dla dorosłych? Za moich czasów były takie właśnie bajki dla dorosłych. A dzisiaj zrobiłam ciasto dla dorosłych. Przepyszne.